Lasses! Woo! No, nie zadziera się z Farrarem. Niesamowite, co gościu przyjął. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, dzisiaj do gry została dodana przekozacka aktualizacja Fortnite X Naruto. Sam osobiście jestem większym fanem serialu Dragon Ball, ponieważ na nim się wychowałem. Pamiętam jak dziś, że wracało się o godzinie 15 do domu i o 15 leciały dwa odcinki na kanale RTL7, później został zmieniony na TVN7 i nikt nie mógł na podwórku przegapić tego odcinka. O 15 nikogo nie było na dworze. Teraz sobie sprawdzimy, ile jest fanów Dragon Ball, a ile Naruto na moim kanale. Każdy, kto oglądał Naruto, zostawia łapeczkę w górę i pisze w komentarzu Rasengan, a każdy, kto oglądał Dragon Ball, zostawia subika z dzwoneczkiem i pisze Kamehameha. Po aktualizacji zostały wprowadzone niezłe zmiany na mapie, została dodana nowa broń, nowy NPC, no i oczywiście nowe skiny. A jeżeli mowa o skinach, no to pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy, nie zapomnijcie użyć mojego kodu FARAL. Dziękuję każdemu za wsparcie, was to nic nie kosztuje, a mi naprawdę dużo pomaga. No to lećmy przetestować Naruto. Fortnite ekipa. Okej, widzę, że tutaj odblokowałem płomiennego wilka z nagrody ekipy Fortnite. Dziękuję, wyposażamy sobie. Mamy dodatkowy styl do świt chaosu. No nieźle, nieźle. I kolejny styl do Sierry. Ale nie to mnie dzisiaj interesuje. Wyposażamy sobie jeszcze plecak. Kurczę, ile mamy takich rzeczy dodatkowych. Dzięki, dzięki. Dawno się chyba nie logowałem. Wbijamy od razu do sklepu i spójrzmy, co jest. Fortnite X Naruto. Wow. Dobrze, dobrze to wygląda, powiem wam szczerze. Bardzo dobrze, fajny sklep. Mamy oczywiście w sklepie zestaw Naruto Kakashi i zestaw Sasuke i Sakura. Oczywiście, zanim dokonamy zakupu, wpisujemy kod FARAL, potwierdzamy. Dziękuję każdemu za wsparcie, wielkie serduszko dla was. No i kupujemy zestaw z Naruto, jak najbardziej. Kupujemy sobie taki oto zestawik kozacki. Kup zestaw za 2100. Wyposażamy. Oczywiście, tutaj dajemy dalej, wyposażamy piesa, no i ekran też ubieramy. No oczywiście nie byłbym sobą, jakbym sobie nie kupił takiej kozackiej lotni, Kurama. Kupuję, wyposażam, pięknie. Mamy jeszcze dodatkowe nowe emotki, uwaga. Okej, nieźle, a tutaj? A, siedzi sobie, zupkę zajada, ramenka, haha, niezłe. Kupujemy jeszcze sobie oczywiście ten zestawik, wyposażamy, wow. Ale zarąbista kosa. I na końcu mamy miecz Anbu. To chyba weźmy sobie miecz. Jak widzimy na samym początku, wielka zmiana na mapie. Wow! Powstała taka przekozacka piramida. I z tego, co się dowiedziałem z Twittera, do gry został przywrócony zielony kombat. Oraz można teraz głosować, aby mechy powróciły do gry. Szczerze wam powiem, że ja nie jestem zadowolony, że mechy powróciły do gry, no ale jeżeli ma to urozmaicić na tydzień, dwa tygodnie rozgrywkę, no to jak najbardziej spoko. I zobaczcie, co się dzieje. Przekozacka lotnia, no i przekozacka nowa miejscówka. Wow! No i oczywiście pół serwera tutaj leci, na? Normalne. Czy uda nam się tutaj wylądować? Nie, nie można wylądować. Co jest? Ej! Czyli nie próbujcie lądować, ewentualnie na samym szczycie. Okej, tu chłop jest na broni, tak, jakąś broń zdobył. No i leży. Tak, on miał kombata. Kombat powrócił? No dobra, ciekawa sprawa. Ten mit się jednak potwierdził, czyli mamy nową zmianę. Dobra, leżysz, leżysz, gościu. Ale że on tak granatem? Nie tutaj chciał podhaczyć? Siema, mordo! Nie, no nie zabijaj, no przecież ta warpompa mnie ściąga, nie mam pytań. No niestety nic lepszego się nie udało ugrać, piramida zwiedzona, lecimy teraz sprawdzić, gdzie można głosować na Bruta i na co jeszcze w ogóle możemy zagłosować. Jestem na kukurydzianym kwartale i chyba w tej budce będę mógł zagłosować na nowy przedmiot albo na nowy item. A, tutaj było głosowanie, czyli to nie jest ta budka. Jeszcze jedna budka, o ile dobrze pamiętam, jest gdzieś tam? A to, że RPG-iem do mnie kunaje! Chłop do mnie z RPG-a walił! Widzieliście to? Czy z czego to było? I znalazłem kunaje na dzień dobry. No dobra, mamy item. Kunaj z papierową bombą. Czyli on rzucał do mnie kunajem. Okej, zbadajmy to. Obrażenia 35. No nie są jakieś super mocne. I zaraz przetestujemy to na jakimś chłopie. Dobra, tu wylądował chłop. 35! Wejdź, leży! Okej! Czyli te kunaje mają mega daleki zasięg. Nie są za dobrze celne i biją po 35. No dobra. Wow, 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 wow. Panie, panie, co pan? Co pan, co pan? Świruje. Nic on we mnie nie trafił? Ciekawa sytuacja.
Okej, mamy kombata zielonego. Jestem mega ciekawy, skąd takie kunaje możemy wydropić. Czy po prostu ze skrzynek, mając zwykłego farta, czy można sobie takie kunaje kupić u jakiegoś NPC. Dobra, zmienimy sobie oczywiście, że kombata na zieloną pompę. Uuu, grabka. I dajcie kunaje. Ach, jednak nie. Czekajcie, to jest zwykła kotwiczka. To nie jest ta lodowa, więc wraz z nową aktualizacją do gry został dodany stary grappler. Przetestujmy go. Czy to jest ten lodowy? Nie, to nie jest lodowy. Ej, ale czad! Dobra, no to teraz ma takie przyciąganie się sens. Okej, mamy tutaj chłopa, którego nic nie trafiam. Super. Wow. Wow, mordeczka. Leżysz! Wow! Miał spaza, czy mi się wy... O kurde, to był jakiś kozak, a ja go tak porobiłem? I teraz bym pokazał mu taniec Naruto. No, nie zadziera się z Farerem. Niesamowite, co gościu przyjął. I też jedzonko się trafiło. Nice. 3 mięska, pięknie. I złoty Skarrington. No i to mi się podoba. Wow, 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 wow. Nie, 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 nie. Nie zlam Farel tego. Wypadł ode mnie, gościu. Nie no, ginę. Najgorzej. Moi kochani, teraz jest ze mną Smalczyk, witam. Siema, siema. Dopiero wstał i mówi, dawaj, odpalaj gierkę, gościu, zobaczymy, co słychać w Fortnite. No to zobacz, stary, jaka wielka piramida na środku. Jakaś powalona, stary, a ty się bym obsunął jak szef, jakbym na górę wleciał? Jakbyś wylądował na górze, to spadniesz i się zabijesz. No to zobacz na tych ludzi, co tam lecą. Okej, okay, niech próbują szczęścia. Kurde, te miasto troszeczkę urosło chyba, co? Dobra, świetliki. No tak, ty, au, ze skrzynki leci, jak co? Szef. No to kozak, ja mam jakiegoś PM-a. Wow, ten Kevin teraz, stary, jest u góry, na samej górze, no dobra. Grappler ma. Spadł! Co za osioł! Zbudowałem go. Leży. Jest tam, nie. Widzę, widzę. To rybka. To rybczak, pan rybczak. Opa, mnie ukunaje. Kunaje? Pa. No i nice. Tylko nie rzucaj pod nogi, bo to wybucha jak rakieta. Co ty gadasz? Ta. Tak, ja RPG strzela. Grappler jest, weź sobie grabkę. Nie! Dobra. Ty! Co czekaj, robisz? Porzuciłem! Krystian, uciekaj! Dobra, udało mi się zblokować, stary, tu przez chwilę jeszcze stoi wbite, chciałem biga wypić. Ale troluję, mówię do ciebie, a sam troluję. Chłop, chłop, z przodu. Dawaj go kunajem może. No chciałem go trafić, ale nie trafiłem. Podnoś ją, podnoś ja ci... ten kunaj, a ty! Trafiłeś go? Nie, ale kunaj się wbił w ziemię, on go chciał podnieść, kumasz? Leży, 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 nice, nice. Kunaje kolejne, stary, chodź. Stary, co ty gadasz, że tyle ich jest? Ja przez chwilę grałem i nie mogłem znaleźć nic. No dobra, nice. Ile ja mogę mieć w staku? Szczęście. 6, jeszcze jeden. To jednego mogę sobie rzucić i zobaczmy dokładnie, jak to działa. Czekaj, chłop. Ej, ziołek przed nami. Dobra, poleciał kunaj. Dwóch jest. Ta. Pan kunajem zaraz dostanie, lecę w niego. Rzucam kunaja. 30 minus. Rzucam kunaja. Żyje. Okej. Okay. Ty, bo ja dostaję tym kunajem. Aha, dobra, dobra, tak to za działa. Za drzewem jest, za drzewem jest. Dostał 35? 35? No nie no, nie mam już kunai! Stary, to jest dawaj tak go, useless go, broń, go, że koniec! Leży. Powiem tak, te kunaje useless straszny. To prędzej sam się zabijesz, niechcący, jak masz chłopa w boksie niż kogoś, bo one od razu, jak jesteś na blisko, trafiają przeciwnika, to od razu wybuchają. A jak nie trafią, to chyba leżą na ziemi. Useless? No, słabe trochę. Gdyby to było jeszcze więcej, no to można było ryzykować. A tak po 35, to stary, wyrzucisz o 6 kunai i chłopa nie zabijesz? Chłopy z przodu, chłopy, chłopy, chłopy. Widzę, widzę, dawaj, dawaj. O, 28. Co, co tak dużo lutu tu jest? Zobacz ile lutu. Skąd to nie mają tyle minisów, stary? Stary, bo tutaj głosujesz na Bruta. Kunaj! Kunaj, leży! Okej. Okay. Dawaj, 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 w boksie. Dawaj, kunaja mu rzucisz. Nie mam już kunaja. Niestety. Super. Nice. Skąd tyle minisów? Bo tutaj, stary, możesz oddać głos, ale oni mieli kunaje. 4, no mieli kurczę. Kunaje. Gdybym tego pierwszego ale... pokonał, to tamtego bym dobił kunajem. Dobra. Ile tu jest mini, ty? Zobacz, poszaleli chłopaki, czekaj. A nie, nie to. Bo oni chcą Bruta kupić, ja nie chcę, nie da, nie płać, nie kupuj tego Bruta. Ja już zapłaciłem raz, byłem głupi. Ej, skąd wiesz, może zaktualizowali to?
Co ty kupujesz dalej? To nie, dziwaku, ja jadę od ciebie, nie ma. Graj se sam, tak? Patrz, stary ziom, masz kunaje? Mam, rzucam, patrz. Leci w łeb. Nie trafi, dostał, 35. Dawaj go. Leży. Nice. O. Jego kumpel chyba odbija się na czymś, tak jak ma granatnika. Nie, to nie jego kumpel, to inny team, stary, to inny team. Dobra, to na spokojnie. Loma, uważaj. Cieka. Dostał, nice. Dobra. Szybko, uważaj. Zablokowałem się, co jest? Co jest? To niemożliwe to było, stary! Stałem w ścianie, rozumiesz? Nie mogę się ruszyć, zabudował mnie w ścianie, jakim cudem? Czekaj. Ty, ja bady hopa zrobiłem. Widziałem. Kef! Kef, smalczyk! Spokojnie, Krystian! Spokojnie, chłop, 60 życia! Spokojnie! Jak na wojnie przecież, jest spokojnie. Dobra, on chyba dostał spray od kogoś, wiesz? Aha, w dasze cię zamknął? Nie, ty go. Nice. On jest głupi. Ja ci okej, on jest głupi. Krasnal był w ścianie, widziałeś? Rzadkość. Nie widziałem. Powiem ci tak, zobaczysz sobie na odcinku, jak zostałem zbugowany w ścianie i stałem normalnie jak ten krasnal zastejkowany. Dobra. Dramat. Zobaczę. Okej. No, mordo! Daj się zabić, co? Nejdę. Ale dymesy, widzowie. Casual, przypominam, to jest zwykła gierka casualowa, żeby sobie, pograć z kumplem. Nice, ładna plomba. Nie, czekaj, bo tu tarapaty będą. Ty się jechi, to strefy... Uważaj, bo jest! Odbawiam gość! To jeszcze stałem! Z plecaczkiem, kurczę, z wilkorem! Ziołek se tańczy, a ziołek nie wie, co jest 5, jak ma na imię nawet. Tak, samo mu zagrało, komputer mu sam zagrał, dobra, nice. No tak to, moi kochani, już w tym Fortnite bywa, że ciężko jest zagrać sobie zwykły meczyk casualowy z ziomeczkiem, żeby nie trafić na podsłuchów. No, mam nadzieję, że kiedyś to się w niedalekiej przyszłości zmieni i będziemy trafiali na takich samych ziomeczków z plecaczkiem i z pieskiem na plecach. Mam nadzieję, że wam się podobało. Może dzisiaj, jak się wyrobię, bo teraz idę nagrywać odcinek z ekipą, odpalę dla was live'a i będziemy dalej testowali nowe kunaje. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!